首届的孙双后裔，两位，Dominic 比较两一些比较 introversion 一比较 introvert 可是高我так ходилось засадчик бегалось а так направо не дотычило то и ты тебе и как бы tylko naszej wspólnoty. Idziemy coraz dalej i coraz głębiej. I coraz większa jest przed nami otwierana przestrzeń do szerzenia Królestwa. I to na nas wymusza bycie ludźmi funkcjonującymi coraz głębiej w zrozumieniu łaski. Bo w innym wypadku to będzie spalać ludzi. Spalać. Ludzie będą biegać i pytać, dokąd mam iść, co mam robić. Co mam robić, Panie? Będą mówić, poprowadź mnie. I oni będą szczerze mówić, poprowadź mnie. Tylko Bóg, On nigdy nie zmienia swojej postawy. Wiecie o tym, że Bóg nie zmienia postawy swojej, że jedną z fundamentalnych rzeczy Boga jest to, że Bóg jest niezmienny. Pamiętacie to? To fundament. Bóg jest niezmienny. On też nie ma względu na osobę. Wiesz, co to znaczy? Że na przykład nie ma swoich ulubieńców. A też oznacza to, że w ogóle go jakby nie porusza różnoraki stan emocjonalny człowieka. Nie wiem, czy wy mnie dobrze rozumiecie. Boga jakby nie porusza to, że ty się źle czujesz na jakimś odcinku życia. To nie jest powód, dla którego miałby cię inaczej potraktować. Rozumiecie? On cię potraktuje w taki sam sposób, jak każdego innego człowieka swojego królestwa. Zgodnie z prawdą i miłością. Każdego. On tak potraktuje cię. Łaska to nie jest nieróbstwo. Łaska to nie jest położenie się w cudzysłowie fizycznie do góry nogami i leżenie. To nie łaska. To nie o to chodzi w łasce. Hełm zbawienia, który jest opisany w zbroi. Hełm zbawienia to zabezpieczenie naszego umysłu właśnie łaską. Zabezpieczenie umysłu. Co to znaczy? To znaczy, że ja, żebym mógł robić więcej w Królestwie, żebym mógł zrobić więcej, to ja muszę być bardzo wyluzowanym człowiekiem. Ja nie mogę mieć w sobie ani jednego napięcia pod tytułem, czy na pewno Bóg ze mną jest, czy na pewno Bóg jest w tym, co robię, czy na pewno to, co ja w tej chwili zamierzam wprowadzić, to jest od Boga. Tysiące pytań, które prześladują ludzi pod tytułem, czy to od Pana, czy to tak należy,
to są uczynki prawa. Człowiek sobie myśli, na przykład o sobie, wiecie, co sobie człowiek myśli? Na przykład, jestem zbyt słaby jeszcze w Chrystusie, aby mógł tą rzecz osiągnąć. To jest prawo. To znaczy, że ty mówisz jednocześnie, kiedy mówisz taką rzecz, jestem zbyt słaby w Chrystusie, aby to osiągnąć, to dokładnie mówisz to w ten sposób. Jezu, jesteś za słaby, aby podnieść moją słabość. Ty za słaby jesteś, Jezu. Ja jestem tak słaby, że ty jesteś za słaby, żeby mnie podźwignąć. A rozumiesz? Nie, to nie tak. Widzisz, życie w łasce to jest to, że najpierw biorę pod uwagę to, co mówi Boża prawda. Zawsze biorę to pod uwagę, jakkolwiek się czuję. Uwielbienie. Czujesz się obciążony. Obciążony się czujesz. Co to oznacza, że czujesz się obciążony? To znaczy, że jesteś skupiony na twojej słabości. Skupiłeś się na niej. A wiesz dlaczego? Bo ta słabość nie zmieniła twojego ducha. Ona nie zmieniła twojego ducha. Czy wy wiecie, co kiedyś zrobił człowiek, którego pewnie większość z was zna i szanuje? Nazywał się Smith Wigglesworth, zwany też apostołem wiary. Zrobił duże spotkanie, to było w Norwegii, z tego co kojarzę, ewangelizacyjne. I tam przyszły masy ludzi. Wprowadzenie tej grupy ludzi trwało 40 minut, żeby ich wprowadzić, usadzić, wielka sala. Oni to zrobili, ta cała obsługa, a Smith powiedział tak. Co to jest? A oni milczą. Setki ludzi. A Smith mówi tak. Wy jesteście ludźmi narodzonymi z Bożego Ducha. I tak się wchodzi na spotkanie świętych. Mówi tak, nie rozpocznę spotkania, póki stąd wszyscy nie wyjdziecie. I nie wyjdziecie z powrotem tak, jak mówi Bóg. Z radością i w pląsach. Kolejne 40 minut wyprowadzano ludzi z konferencji. A następne 40 minut oni wchodzili z obowiązkową radością. Bo Smitha Wigglesworta gówno obchodziło, że oni się jakoś czują. Bo to była apostoł wiary. On wiedział, że narodzeni z Bożego Ducha ludzie to są duchy, które mają duszę i mieszkają w ciele. Jego to nie obchodziło. Wiecie, do dzisiaj ludzie jeżdżą, kładą się na jego grobie i ogłaszają, że z jego kości będzie wychodziło namaszczenie na nich. A następnie schodzą z grobu i w tym namaszczeniu idą uzdrawiać, głosić i uwalniać. Smith już dawno paluje w niebie, a jego knapie na ziemi uwalniają namaszczenie do ludzi. Wiecie dlaczego? Bo Smith nie miał względu na osobę. Jak Bóg był niezmienny, cały czas taki sam. Jesteśmy ludźmi przebudzenia. My na wszystko mamy sposób. Na wszystko mamy sposób, rozumiecie? Bo my żyjemy w łasce. Bycie w łasce to posiadanie 100% rozwiązania na problemy życiowe. Kiedyś ludzie nie mieli czegoś takiego. Łaska to 100% możliwości do rozwiązania każdego problemu życiowego. To jest łaska. Chęć zbawienia mówi do ciebie takie coś. Możesz
pokonać każdy problem. I proszę Cię, bardzo Cię proszę, błagam Cię, nie mów, że zrobisz to o własnych siłach. Ja już nie chcę słyszeć, przyjaciele, tych rzeczy, że my coś robimy o własnych siłach. Nie frustruj się, że o własnych siłach. Rozumiesz? Bo jesteś duchem. Jeżeli stajesz na prawdzie, zaczynasz działać, to funkcjonujesz w łasce. Rozumiesz? Nie tylko jesteś w stanie pokonać każdy problem, ale jesteś w stanie zrealizować każdy Boży projekt. I nie zastanawiaj się, czy to jest w ciele. Ja napisałem ostatni artykuł specjalnie o tym, żeby się nie zastanawiać, czy ja w ciele to robię. Ja słyszałem do siebie setki pytań od różnych pastorów. Ty to robisz w ciele. Ja mówię, w ciele wychodzę co tydzień na ulicę głosić Ewangelię. W ciele wychodzę, w ciele. Ty w ogóle jesteś normalny. Jak się w ciele wychodzi co tydzień głosić Ewangelię? Jak to się robi? Proszę mi powiedzieć. Jawne zaś są uczynki ciała. Proszę bardzo, czy tam jest gdzieś napisane, że jawny jest uczynek ciała, ewangelizowanie, uzdrawianie, uwalnianie, wskrzeszanie, jest to cielesne? Czy nie ma tam napisane? Nie dopisał Paweł Święty, zapomniał? Jawne zaś są uczynki ciała. Co tydzień wychodzić, głosić. Nie. Nie wychodzi się w ciele głosić Ewangelii. Rozumiesz? Cokolwiek byś nie czuł. Jeżeli w środku, w twoim duchu jest informacja, że idę głosić, to nieważne, co ty w ogóle czujesz i jakie ty czujesz opresję na głowę. Rozumiesz? Nie wychodzi się. Okej? Okay. Wiesz, co się robi w ciele? Czaruje, żre, chla, ćpa, cudzołoży, jest się wszetecznikiem, królem agiennym i wszystkim tym, co Paweł pisze. Tym się jest w ciele. W ciele się nie jest ewangelistą, prorokiem, pasterzem, nauczycielem. Nie jest się w ciele. Żyjesz w łasce. Przestań zaprzeczać temu wszystkiemu, rozumiesz? I przestań też uznawać, że są tak wielkie problemy, których nie jesteś w stanie pokonać. Bo Jezusik jest za malutki. Za malutki. Na mnie. Nie jest za malutki. Jezusik w ogóle nie jest malutki. To nie jest malutka postać. Rozumiesz? Że spoczęcy każą śpiewać kolędy maluśki, maluśki, to nie znaczy, że takie są fakty. To zboczeniec napisał. Rozumiesz mnie? Zboczeniec może tylko napisać kolędę maluśki, maluśki. Normalny, narodzony z Bożego Ducha człowiek nie napisze takiej kolędy. Rozumiesz? To właśnie w ciele napisali tą kolędę, bo to są czary. Czary. Czarodziejska kolęda. Żeby uznawać przy ciebie, że Jezusik jest maluśki. Little. Dlaczego wam to mówię? Bo to jest bardzo ważne. Ja naprawdę, obraz Tomka chodzącego. Ja wiedziałem, że to nie chodzi o niego. Ja wiedziałem, że to jest w ogóle... My musimy to zrozumieć. My nie możemy zadać tysięcy pytań Bogu pod tytułem do ciebie, co mam robić, gdzie mam iść, tylko my musimy zrozumieć, że my jesteśmy w łasce. Wstajesz rano i nieważne jak się czujesz, jesteś duchem, bierzesz prawdę, stajesz na niej, zaczynasz wyznawać, idziesz do przodu, heja, diabeł musi odejść. Musi, takie jego prawo. Jego prawo to odejść od ciebie. Takie ma prawo diabeł, rozumiesz, o co chodzi? Nie ma innego prawa. A ludzie coraz bardziej będą nas przeklinać. Będą się przeklinać naszym imieniem. Tak jak się przeklinają imieniem Izraela. I będą chcieli naszej śmierci. I będą chcieli, żebyśmy się wykończyli. A rozumiesz? Robili to z przebudzeniowcami od lat. I robią to dziś. I to się nie skończy. To się najwyżej zaostrzy. Dlatego musimy chodzić w łasce. Własne. Czyli w głębokim zrozumieniu, że mamy absolutne możliwości, aby pokonać każdy problem. I że jesteśmy duchami.
I że to, co robimy w Królestwie, to nie jest cielesne. Przestańmy się frustrować. I przestańmy pozwalać diabłu, żeby budował te sufity poniżej naszej głowy. Rozumiecie? To są, to jest dobry sam. Tylko chciałem się przychodzić, żeby dać coś. Idę, wstaję rano, Panie, idę coś tam dać. Nie coś wziąć. Idę coś dać moim braciom i siostrom.